Mieszkańcy Katowic zdecydowali się wspólnie zadbać o Park Murckowski, sprzątając w nim i porządkując tamtejszą roślinność. Akcja nazywa się Robimy sobie Park w Murckach. Bardziej nam chodziło o przywrócenie funkcjonalności tego miejsca i nie było to standardowe sprzątanie ze śmieci, ale również czyszczenie samej zieleni. Wiadomo, że Murcki są akurat taką dzielnicą, gdzie jest naprawdę dużo zieleni, ale jest to zieleń głównie leśna, brakuje takich zorganizowanych terenów, no i postanowiliśmy trochę przywrócić ten park mieszkańcom. Chcieliśmy również tą akcją wzbudzić takie poczucie mieszkańców, że miasto jest nas wszystkich i o to miasto musimy tak samo dbać i wymagać również od siebie szacunku do tego, co się w tym mieście znajduje. Dziś robiłem, sprzątałem drzewa i podnosiłem duże drzewa, bardzo ciężkie, najcięższe. Jest to park leśny tak naprawdę, jest to trochę las, trochę park i to jest jego wielka zaleta. Te alejki, po którym chodzimy, to są stare drogi historyczne, które są na mapach nawet sprzed 300 lat i dalej. Także mamy tu i zabytki przyrody, i zabytki takie górnictwa śląskiego, i przyrodę samą. Porządkowanie parku w Murckach polega przede wszystkim na przesadzaniu lub wycinaniu drzew rosnących w nieodpowiednich miejscach. Pierwsze to jest odzyskiwanie tego, co tu fajnego rośnie, co można wyrwać i posadzić gdzie indziej, na przykład buki, graby, wiązy czy jawory. Potem wycinamy to, czego tu jest za dużo, czyli dzisiaj wycinamy zwykłe klony. Przede wszystkim pod niektórymi drzewami były sadzone dzisiaj krokusy, później jest wszystko wynoszone i jest jaśniej i bezpieczniej. Akcja Robimy Park w Murckach została zorganizowana przez Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic oraz Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki.